Nazywam się Jakub Rysz, jestem profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuję się syntezą i analizą różnego rodzaju cienkich warstw, głównie warstw organicznych, które mogą mieć zastosowanie w nowoczesnych technologiach. I najbardziej bliską memu sercu to są technologie fotowoltaiczne, czyli przetwarzanie energii słonecznej na energię elektryczną. Ale ponieważ te same materiały są używane w wielu innych technologiach, no to również i tam próbujemy znaleźć zastosowanie dla tego, co robimy. Budujemy również z tych warstw urządzenia konkretne, na przykład ogniwa słoneczne czy też biosensory. No i sprawdzamy, jak te nasze pomysły na wytwarzanie tych warstw wpływają na działanie tego typu ogniw. Prowadzimy intensywną współpracę z firmami tutaj w naszym kraju, które się zajmują technologią fotowoltaiczną. Mamy m.in. taki program, realizujemy program tak zwanego doktoratu wdrożeniowego, gdzie doktorant jest jakby po części u nas studentem doktorantem, a po części pracownikiem w konkretnej firmie. To jest program ministerialny skierowany właśnie na taki transfer wiedzy i technologii z nauki do przemysłu. Nasi absolwenci pracują nie tylko w firmach, które wykorzystują te nowoczesne technologie wdrażają te nowoczesne technologie w produktach takich, powiedzmy, tradycyjnych, ale również jest w tym kraju kilka firm, które po prostu zajmują się rozwojem nowoczesnych technologii i nasi absolwenci znajdują również tam zatrudnienie i znajdują to zatrudnienie na dosyć wysokich stanowiskach, takich kierowniczych również.